Od wczoraj wszyscy zostaliśmy zmuszeni, żeby siedzieć w domu, chyba że mamy niezbędne sprawy życia codziennego do załatwienia. No właśnie, co ten termin znaczy? Ja nie mam pojęcia, ponieważ dla każdego może znaczyć co innego. I nie pomogło w interpretacji tego stwierdzenia to, że na stronie urzędu ta interpretacja zmieniała się parę razy w ciągu kilku godzin. Na początku nie wolno było wychodzić na spacery, potem się okazało, że i można i na spacer, można psa wyprowadzać, a można nawet pójść na rower. W trakcie epidemii ludzie nie mogą wychodzić na dwór. Ale z drugiej strony wśród moich znajomych pojawiły się takie perełki jak listy od urzędu, że muszą dokonać pewnych czynności. Zakładam, że pewnie pod jakąś karą, pod jakąś groźbą karalną, że jeżeli nie dopełnią pewnych formalności, to zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Czyli z jednej strony się zakazuje, z drugiej strony się zmusza, żeby wyjść na dwór, co jest pewną niekonsekwencją i zwykła osoba nie do końca wie, jak ma zareagować. Większość przedsiębiorców w tym okresie ma naprawdę pod górkę. Rząd uznał, że wyjdzie naprzeciw i im pomoże i pozwoli im odroczyć ZUS na jakieś tam 3 miesiące, że zapłacą za 3 miesiące. Ale z drugiej strony dał taką furę papierów do wypełnienia, że część przedsiębiorców myślę, że w ogóle machnęła ręką, bo gra jest niewarta świeczki, szczególnie, że decyzja jest uznaniowa. Rząd także dla swojego bezpieczeństwa uznał, że będzie przeprowadzał głosowania przez internet, przy okazji łamiąc prawo. Ale co jest w tym wszystkim najlepsze? Prezydent Warszawy, mimo że nie jest żadnym posłem, dostał hasło i login posła, który jest obecnie w Sejmie i mógłby teoretycznie wejść i się na takie obrady wdzwonić. Więc jeżeli chcesz być jak rząd, więc jeżeli ktoś się zastanawia, co to jest zły UX, to właśnie mamy go przed oczami. Użytkownik, akurat w tym przypadku obywatel państwa, na pewno nie będzie się czuł komfortowo z tym, jak właśnie system próbuje się z nim obchodzić. To, czego on może oczekiwać od systemu, co może zrobić, co nie może, to jest bardzo dobry przykład, na czym zły UX polega. My, jako osoby w internecie, które pewnie teraz bardzo dużo się udzielają, czy to na Twitterze, czy na Facebooku, też możemy coś zrobić, żeby ogółem nie siać paniki. WHO jakby wypromowało practice social distancing i to w skrócie mniej więcej oznacza, żeby zachować 1,5 metra, nie wychodzić na dwór, tylko że tak naprawdę jest ten termin nie do końca przez wszystkich zrozumiany. Pojawiają się artykuły w internecie, w prasie, co to tak naprawdę znaczy. W polskim internecie też ten termin został zaczerpnięty, więc zaczyna wchodzić do naszego krwiobiegu. Tak jak widzicie, no w Japonii nie ma generalnie żadnego social distancingu, ale... Ale uważam, że nie powinniśmy z niego korzystać. Z kilku powodów. Po pierwsze, jest w języku angielskim, więc nie jest przez wszystkich zrozumiany. Po drugie, jest taki bardzo konceptualny, wiele się pod nim może kryć, tak samo jak w tym sformułowaniu, które zostało użyte przez rząd, że tak naprawdę to można, to nie można, czy jeżeli mamy się dystansować społecznie, to znaczy, że może w ogóle nie rozmawiać z ludźmi, albo no nie do końca wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego dużo lepiej w komunikacji korzystać z bardzo prostych sformułowań typu zostańcie w domu, róbcie zakupy raz w tygodniu. Każde słowo jest w zasadzie zrozumiane. Ciężko się do czegoś tam przyczepić, bo po pierwsze jest w języku polskim, więc już dla Polaków jest łatwiej. Po drugie, nie ma miejsca na interpretację. Mam zostać w domu, mam robić zakupy raz w tygodniu. Więc to jest dużo bardziej czytelne. I w sumie to wszystko, więc raczej unikałbym tych zagranicznych zwrotów, które już zaczynają wchodzić do naszego języka, pojawia się w tym internecie, a raczej bym się skupiał na prostocie.